Dzień dobry kochani, witam się z wami na moim kanale, ja jestem Pola i dzisiaj, tak jak możecie zauważyć po tytule, mamy film, w którym pokażę wam, jakie kosmetyków używam na pielęgnacji mojej skóry twarzy. Jak wiecie bądź nie, ja od tak naprawdę 4 lat zmagam się z trądzikiem praktycznie bez przerwy. Testowałam już praktycznie każdy kosmetyk, który jest dostępny na polskim rynku, z lekami niestety tak samo. W końcu znalazłam sobie pewną pielęgnację, która faktycznie pomaga tej mojej cerze trądzikowej i też muszę wspomnieć wam o tym, że faktycznie odkąd zaczęłam stosować tą daną pielęgnację, te dane kosmetyki, faktycznie zauważyłam poprawę w mojej cerze, więc mam nadzieję, że jeżeli któryś z was ma również takie same problemy, to że to, co teraz pokażę i to, co teraz powiem, w jakimkolwiek sposobie wam pomoże. Cześć. Nie widać cię. Schyl się. Twarz. Czy ty nie pokazujesz twarzy? Okej. Co chciałaś powiedzieć? Jadę do Dino zobaczyć, jak te nasze interesy się układają. Pierwszym krokiem w pielęgnacji, który jest bardzo ważny, a można by rzec nawet, że jest najważniejszy, jest demakijaż. Jeżeli chodzi o mój demakijaż, to ja nie stosuję jakichś najbardziej wybitnych kosmetyków, ale faktycznie mam parę sprawdzonych produktów, więc się nimi z wami podzielę. Jeszcze przed pokazaniem wam tych produktów do demakijażu zapraszam was na moje social media, oczywiście linki macie w opisie, a nazwę na ekranie. Pierwszym produktem, którego stosuję, jest to ten oto płyn do demakijażu. To jest płyn od Eveline'a, płyn micelarny. Najlepszy według mnie jest właśnie ten różowy. W ogóle zauważyłam taką tendencję, że właśnie najlepsze płyny do demakijażu to są te z różowymi opakowaniami. Bardzo wiele osób również poleca te czarne, aczkolwiek ja miałam ten czarny i według mnie był on troszeczkę zbyt intensywny do mojej cery. Bardzo go lubię, słuchajcie, on ma 650 ml. To jest mnóstwo naprawdę tego płynu i faktycznie on starcza na naprawdę również mnóstwo czasu. Mój ukochany płyn do makijażu akurat mi się skończył, ale mam wciąż jego mini wersję i jest to ten Garnier różowy. Ewentualnie żółty z olejkiem. Słuchajcie, uwielbiam te płyny. To według mnie są najlepsze płyny do makijażu. Tamte są fajne, są tańsze, ale te najlepsze. Oczywiście nie polecam wam do końca kupować tak małych opakowań, bo to małe opakowanie kosztuje gdzieś około 12-13 zł w Rossmanie, a normalne kosztuje z 18, a różnica jest kolosalna, więc faktycznie nie do końca opłaca się kupować tak małych opakowań. Ale tutaj akurat został mi tylko ta mała pojemność, więc chcę wam powiedzieć, że to jest naprawdę game changer i po prostu coś, na co warto wydawać swoje pieniądze, jeżeli chodzi o temat demakijażu. Jakiś czas temu miałam współpracę z Pharmaceris, więc faktycznie przez całą tą naszą pielęgnację będzie dosyć dużo przeplatać się kosmetyków właśnie z tej marki, ale mam tutaj również płyn właśnie micelarny do demakijażu od Pharmaceris. Jest on bardzo fajny, delikatny. Co do demakijażu rzęs i do demakijażu ogólnie oczu, nie do końca mi się on sprawdza. Aczkolwiek jeżeli chodzi o demakijaż całej twarzy i generalnie odmazywanie jakiegoś bronzera, korektora, wszystkiego tego, co mamy na twarzy, bardzo dobrze sobie radzi. Aczkolwiek no, te rzęsy nie są do końca domyte. Znowu wracamy do tendencji różowych opakowań, bo jak widzicie, praktycznie wszystkie moje płyny do makijażu miały różowe opakowania, ale to się niedługo skończy. Patrzę na moją toaletkę i widzę tylko zielony kolor. Nie wiem, czemu dermokosmetyki mają zielone kolory. Bardzo mi się to nie podoba. Zmieńcie kosmetyki, zmieńcie szatę graficzną na róż. Dziękuję bardzo. Kontynuujemy. Bardzo lubię te płyny micelarne. Mój jest akurat już stary i ja tutaj dolałam trochę wody, bo naprawdę miałam taką resztkę na dnie, a chciałam, aby to wyglądało w miarę ładnie. Bardzo go lubię. Ogólnie zużyłam go całego, więc no spokojnie on sobie dawał radę. Miałam również zielony, a różowy kupiłam głównie ze względu na jego opakowanie. Który lepszy? To wszystko zależy od was. Następna kategoria kosmetyków to oczyszczanie, czyli no generalnie wszystko do mycia twarzy. Pianki, żele, olejki. To, co wam teraz pokażę. Jeżeli chodzi o żele, to ja jestem ogromną fanką żeli od CeraVe. CeraVe... Nieważne. Słuchajcie, CeraVe ma dla mnie naprawdę najlepsze właśnie te produkty do mycia twarzy. Słuchajcie,
Ten bardzo fajnie mi się sprawdzał i ogólnie bardzo go lubię. Jedynym minusem według mnie jest zapach, bo faktycznie zapach jest nie do końca przyjemny, mimo że jest napisane, że jest bezwonny. No i właśnie to jest zapach taki typowy, bezwonny, który nie do końca mi akurat odpowiada, ale faktycznie sam produkt jako mycie, jako działanie na naszą skórę jest bardzo fajne i mogę Wam go polecić. Faktycznie też, ale jest to troszeczkę większy wydatek. Ja mam pojemność 236 ml, a zapłaciłam za niego coś w granicy 60 zł, co uważam za naprawdę sporą kwotę. Aczkolwiek też on jest dosyć dobrze wystarczalny i polecam Wam go bardzo. Miałam taki sam, tylko że zielony i również bardzo mi się sprawdził i wiem, że w najbliższym czasie również muszę zainwestować właśnie w żel, również z CeraVe. Następne żele to są żele 3 od Pharmaceris i najmniej polecam Wam akurat ten żel. On mi się najmniej sprawdził. Jest to żel do cery alergicznej i wrażliwej. Ja nie lubię, gdy kosmetyki nie mają żadnego zapachu i ten również oczywiście ze względu na to, że jest to produkt przeznaczony dla cery alergicznej, on tego zapachu nie ma, ale mi to totalnie przeszkadza i po prostu zapach według mnie jest nieprzyjemny. Jeżeli chodzi o samo używanie produktu, jest ono fajne, tak jak powinno być, ale po prostu ja wolę, gdy mój produkt ma jakiś zapach, plus zobaczyłam też to, że akurat dokładnie w tym oto żelu zauważyłam taką tendencję, że on domywa twarz i bardzo dobrze to robi, tylko że ma problem z pienieniem się, a ja muszę mieć produkty, które się pienią, bo inaczej mam wrażenie, że się w ogóle nie umyłam. Następnym żelem, który polecam Wam chyba najbardziej z całej serii Pharmaceris, jeżeli chodzi o żele, to jest to żel do cery naczynkowej. Zapach tego jest obłędny. Kompletnie nie pamiętam, jak to pachnie, ale od razu, gdy go otworzę i poczuję ten zapach, to jestem przekonana, że będę uwielbiać go znowu. Dokładnie tak. To jest, nie wiem jak to nazwać, ale to jest taka kwintesencja dobrego zapachu, jeżeli chodzi o naturalny, dermatologiczny kosmetyk i serio pachnie to cudownie i również bardzo fajnie się pieni. Aczkolwiek, jeżeli kupicie sobie z mojego polecenia ten płyn micelarny, to proponuję faktycznie dokupienie sobie tego żelu i ogólnie trzymanie się takiej serii, takiej ciągłości w tych kosmetykach. Słuchajcie, on jest również bardzo fajny, antybakteryjny, fajnie się pieni, ma również bardzo przyjemny zapach. Musimy jeszcze raz go powąchać, bo znowu zapomniałam. Dokładnie tak. Ten już jest troszeczkę mniej przyjemny, ale tamten czerwony, serio, top of the top, jeżeli chodzi o moje zapachy. On jest bardzo fajny, również Wam go polecam. I takim delikatniejszym produktem jest pianka do mycia twarzy. Ja nigdy nie byłam fanką pianek. Uważam, że one nie do końca domywają twarz i zawsze, gdy kupowałam jakąś piankę w drogerii, miałam wrażenie, że ona faktycznie kompletnie nic nie robi. A ta ma jakąś taką fajną formułę, tak bardzo fajnie się z niej korzysta, że po prostu jakoś nie byłabym w stanie nawet powiedzieć, że ona mi się nie sprawdza, bo serio jest genialna, bardzo ją lubię. Jedynym minusem jest to, że faktycznie już troszeczkę ta pompka czasami sobie może nie dawać rady, gdy na przykład psikamy dwa razy, bo ja zawsze akurat tak robię, ale bardzo jest fajne, jeżeli chcę sobie tak, wiecie, delikatnie przemyć twarz albo myć twarz rano, bo rano akurat myję twarz delikatniej niż wieczorem. Następną kategorią są esencje i toniki. Ten produkt polecam Wam najmniej i generalnie wszystkie kosmetyki z tej serii nie do końca Wam polecam. Mi się nie do końca sprawdziły i oczywiście jest to kwestia indywidualna, musicie sobie to sami sprawdzić. Aczkolwiek ja nie do końca czuję vibe tych kosmetyków, mimo że ich zapachy są przegenialne, szata graficzna również, w ogóle konsystencja, kolor jest również przegenialny, a zapach, tak jak mówię, no to jest coś, czego naprawdę oczekuję w kosmetykach, no ale niestety faktycznie no, na mojej cerze one się nie sprawdziły. Bardzo lubiłam je stosować, bo faktycznie ich konsystencja, zapach, w ogóle formuła, opakowanie, wszystko było dla mnie cudowne, ale no niestety nie wpływało to najlepiej na moją cerę. Jeżeli chodzi o drogeryjne esencje, to bardzo polecam Wam ten produkt od Paeze. W ogóle zapach tego jest przegenialny. Ja jestem osobą, która musi mieć ładnie pachnące produkty. To już pewnie wywnioskowaliście z tego, co mówiłam wcześniej. Zapach tego jest przegenialny. Nie każdemu się może podobać, ale tam jest, to jest taka słodziutka, lekko roztopiona wata cukrowa, więc to jest to, czego ja naprawdę oczekuję. Plus opakowanie szklane, matowe, estetyka przegenialna. Jeżeli chodzi o ten tonik, to relację mam love-hate, bo sam
sposób, w jaki on działa, jest super, ale zapach jego jest nie do wytrzymania dla mnie. Wiecie, jak ja stosuję ten produkt? Wtedy, gdy ja się nim psikam, muszę zatkać nos. Po prostu te kosmetyki mają specyficzny zapach. Bardzo mi się podoba w tym produkcie, że jego aerozol, taka mgiełka, jest taka delikatna. To nie jest taka chamska mgiełka, bo pokażę wam za chwilę porównanie do innych drogeryjnych mgiełek. Drogeryjna mgiełka psika w ten sposób, gdzie ona tak pluje tą wodą, a ta jest taka delikatna, tak pięknie rozprowadza to wszystko, więc akurat tutaj troszeczkę sobie nakropiłam, ale faktycznie ona jest bardzo fajna, tylko ten zapach, kurczę, no niestety dla mnie się nie nadaje. To zdecydowanie nadaje się dla mnie ta mgiełka, esencja, tonik, to coś. Jest super, autentycznie mogę wam to polecić z ręką na sercu, bardzo lubię tego przede wszystkim. Zapach? Nie no, ale powinnam już zostawić trochę te zapachy. Faktycznie zapach jest bardzo fajny i działanie również, plus opakowanie jest jakieś takie przyjemne. I również stosuję coś takiego. Słuchajcie, to tak naprawdę, to nie wiem jak to nazwać, ale to jest płyn. To jest produkt, słuchajcie, do stosowania na całe ciało, do dekoltu, do twarzy, do pleców. Tak naprawdę obstawiam, że wszędzie, gdy macie jakiś problem z cerą, on powinien sobie poradzić. I zdecydowanie moja ukochana seria i ogólnie moja ukochana kategoria, czyli kremy. Kremy są dla mnie najlepszym krokiem w całej pielęgnacji. Uwielbiam kremy, naprawdę, szczególnie gdy one są, wiecie, takie mocne, dosyć mocno nawilżające. Wiecie, ja stosuję kurację antybiotykową na trądzik, więc faktycznie moja cera jest mocno, mocno wysuszona, więc w momencie, w którym ja sobie nałożę taki krem, to faktycznie jest raj dla mojej twarzy. No i co? Robimy kompakt naszych trzech ulubionych kolorów atomówek. Jeżeli chodzi o to, co spadło, to akurat ten krem jest dla mnie najgorszy. Nie zgadniecie czemu? Oczywiście, że tak, że ze względu na zapach. Ale ten krem akurat najbardziej mogę zdzierżyć i akurat muszę się przyznać, że z niego korzystam dosyć często. Następnie mam taki krem, on jest również przegenialny i autentycznie uwielbiam te produkty z całego serca. To jest krem, który każdemu z was z ręką na sercu mogę polecić, jak i również ten. To jest już troszeczkę produkt z SPF-em, dokładnie ma on 20 SPF. Nie wiem, jak to się mówi, czy mówi się 20, no ogólnie jest to SPF 20 i bardzo lubię ten produkt, ale tak jak mówię, faktycznie widać, że jest to już produkt z SPF-em, bo też jego konsystencja, wygląd i też zachowanie się różni w porównaniu do takich normalnych kremów. A jeżeli macie problem z mega przesuszoną cerą, no i generalnie jest ciężko, to faktycznie to i powinien być wasz ratunek. Jeżeli to was nie uratuje, to serio dla mnie już nic innego was chyba nie może uratować, bo to jest najcudowniejszy krem. Tak jak mówię, ja naprawdę przeszłam przez wszystkie kosmetyki, które muszę się dorwać w drogę, do drogerii, czasami nawet w jakichś droższych sklepach. I faktycznie żadno Vichy, żadna Yves Saint Laurent nie zadziałało tak cudownie jak właśnie ten Cetaphil. To jest wersja chyba ta jeszcze mniej nawilżająca i taka regenerująca niż ten jeden jeszcze, który jest. Bardzo go lubię, to już jest moje chyba trzecie opakowanie i powiem wam szczerze, że on jest taki gęsty, ciężki, mocno nawilżający, więc nie każdemu z was może on się spodobać, ale ja go szczerze uwielbiam. Jestem przekonana, że będę do niego wracać, tak samo jak będę wracać na pewno do tego produktu od Pharmaceris. To jest SPF również 30, nie wiem, czy tamten był 30 czy 20. Tak, tamten był 20, ten jest 30. Stosuję go zawsze praktycznie pod makijaż. Bardzo fajnie on się zachowuje pod makijażem i naprawdę fajnie przygotowuje naszą buźkę do makijażu. A jeżeli chodzi o SPF, to ja w swojej kolekcji mam akurat tylko jeden. Jest to ten naprawdę chyba najbardziej viralowy kosmetyk właśnie od Holiki Holiki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten SPF, to ja mam z nim taką relację trochę love-hate. Bo z jednej strony uwielbiam jego zapach, konsystencję, to jak on wygląda cudownie na twarzy, to w jaki sposób on pachnie, to w jaki sposób się go nakłada. W ogóle opakowanie jest super, mega estetyczne. Ale słuchajcie, gdy ja miałam swój chyba największy wysyp, jeden z większych wysypów w tamtym roku, używałam akurat go. I wiecie, ciężko jest mi teraz stwierdzić, że to jest jego wina, bo jego tak używam no, na przemian z innymi produktami, ale ciężko jest mi stwierdzić, czy to jest faktycznie ten
wina tego produktu, ale zawsze, gdy go używam, to mam z tyłu głowy takie flashbacki, trochę nie do końca przyjemne, więc wiadomo, od razu jakoś mniej chcę go używać, bo boję się, że znowu stanie się to, co się stało kiedyś, ale obstawiam, że to może być kwestia tego produktu, aczkolwiek nie wiem, czy moja cera się na niego już uodporniła, bo teraz faktycznie kompletnie on nic nie robi na mojej cerze złego, wręcz wydaje mi się, że przeciwnie i nie będę raczej do niego wracać, bo faktycznie no, moje przeczucie jest złe, ja się po prostu boję, żeby nie było jakiegoś comebacku tych moich wyprysków. Następny SPF, który kupię, to będzie SPF właśnie CeraVe. Kiedyś również stosowałam SPF-y właśnie z PharmaCities, takie pomarańczowe, chyba z tego, co mi się wydaje. Ja je Wam kiedyś polecałam, ale to ze względu na to, że to był pierwszy SPF, jakiego ja używałam, taki droższy, ale aktualnie Wam ich kompletnie nie polecam. Jeżeli chodzi o działanie, spoko, ale jego konsystencja była mega taka tępa, gęsta i ciężko było strasznie je nakładać, a jednak to też nie o to chodzi. I w momencie, w którym kupiłam ten SPF, to była taka różnica, bo on był taki cudowny, wiecie, taki łatwy do nakładania, a kiedyś te SPF-y musiałam tak mocno nakładać, bo one były takie tępe i zostawiały białe ślady. Nie wiem, czy to chodzi o to, że ja kiedyś wykonywałam złą pielęgnację przed tymi SPF-ami. Bardzo jest to możliwe, aczkolwiek, no tak jak mówię, jeżeli mam złe skojarzenia, to nie kupię ich ponownie. I ostatnia kategoria, czyli maście i kremy pod oczy. Ogólnie ja rzadko kiedy stosuję takie produkty, ale jeżeli chodzi o krem pod oczy, to mam taki mega, mega, mega uroczy właśnie z PharmaCities. On jest taki malutki, pokażę Wam w porównaniu do tamtego innego. To jest taki, słuchajcie, babyk i naprawdę on jest bardzo fajny. On już nie ma tej woni, jaką ma ten większy, więc no spokojnie go używam codziennie wieczorem. Również z PharmaCities mam taki punktowy produkt. Czy on jest fajny? Szczerze nie wiem. Faktycznie momentami zauważałam jakąś różnicę, ale rzadko kiedy go stosuję, więc nie jestem pewna, czy aby na pewno on jest tak cudowny, jak ludzie o nim wszyscy mówią, ale jeżeli chodzi o cudowny kosmetyk na trądzik, to jest to ten. Jest to kosmetyk, który faktycznie musi być przepisany przez dermatologa i niestety jest on na receptę, ale faktycznie, jeżeli macie taką możliwość, zapytajcie się waszego lekarza, czy wasza cera może stosować coś takiego. To jest faktycznie mocny kosmetyk, to są mocne retinoidy, aczkolwiek jeżeli faktycznie wasza cera ma problemy, dermatolog zna się na czymś, zapytajcie się go, czy faktycznie możecie to stosować. Ja z ręką na sercu mogę Wam to polecić. Od razu mówię, że moja cera naprawdę przeszła przez całą drogerię, przez całą aptekę i praktycznie każdy dostępny kosmetyk na polskim rynku był przede mnie testowany. Szczególnie jeżeli chodzi o takie maści, bo ostatnio wyrzuciłam cały segregator maści, pełen maści. Każdy dermatolog przepisywał mi 5 nowych maści i tego było tak dużo, a żadna nie działała tak dobrze jak jeden ten produkt. On jest też dosyć drogi, bo jak na to, że słuchajcie, on ma ile? 30 gram, to kosztuje on około 100 zł, nawet chyba z tego, co mi się wydaje, to więcej, więc faktycznie jest to dosyć droga inwestycja, aczkolwiek mi się on naprawdę bardzo fajnie sprawdza, więc jeżeli macie cerę problematyczną i fajnego dermatologa, zapytajcie się, może akurat będzie on dla Was fajny, ale znowu Wam powiem to, bo nie dokończyłam tej historii. Moja cera przeszła przez praktycznie każdy dostępny kosmetyk na polskim rynku, więc ona jest już dosyć bardzo odporna na takie produkty, a faktycznie to jest mocny kosmetyk, to jest mocny lek tak naprawdę, więc z tym akurat trzeba dosyć mocno uważać. On ma natlenek benzoidu, coś tego typu, mocne produkty, mocne składy, więc faktycznie dobrze działają, ale trzeba z nimi uważać, bo można sobie zrobić czasami przez nieumiejętne korzystanie z niego krzywdę, a jednak nie o to nam wszystkim chodzi. Zasypałam się tymi kosmetykami wokół mnie, naprawdę wszędzie mam to wszystko pozostawione i się czuję, bym była w jakiejś drogerii. Ale mam nadzieję, że pomogą Wam chociaż troszeczkę w Waszej porannej, wieczornej skincare. Mam nadzieję, że jakiś kosmetyk akurat Wam przypadł do gustu. Jeżeli chcecie, to oczywiście testujcie. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam w jakikolwiek sposób pomogłam. I również zapraszam Was, jeżeli Wy chcecie mi pomóc w spełnianiu moich największych, najskrytszych marzeń, to zapraszam Was również na mojego TikToka oraz na mojego Instagrama. Linki jak zawsze macie w opisie. A teraz się z Wami żegnam. Buziaki, do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!